witam serdecznie po długiej przerwie tutaj z odcinkami z targu na torach we Wrocławiu. Wróciłem, dzisiaj jestem pierwszy raz, troszeczkę późno, ale idziemy obadać, co to za skarby tutaj dziś się czają na tym targu. Zapraszam na odcinek. Wjechałem od drugiej strony, od ulicy Tęczowej. Zawiozłem kamę z dzieciakami do parku śniadaniowego i się na chwilę wybrałem zobaczyć, co tu się święci. Może coś trafimy. O, tu jest Bogdan, ale idziemy najpierw do Krzysia. Chciałem zobaczyć, co u Krzysia. Ale dzisiaj pilnuje, pogoda. Pilnuje Harley Davidsona. Ale dzisiaj pogoda. A kto to przyjechał? No kto? Grzesiu? Kumpel twój dobry, ja go poznałem teraz dopiero. Tak? No chyba Grzesiu. Tu miał napisane Easy Rider i taką bajeracką koszulkę. A, no to może, Grzesiu? Grzesiu. Może Grzesiu. No bo ja tak nie znam wiesz wszystkich jeszcze. Co tam słychać? No mówił właśnie, że ty nie przyjedziesz. Strażak przyjechał i powiedział tak. Ja mówię, Easy Rider przyjedzie, a on mówi nie przyjedzie, bo chory jest. Pacierkowiec w przedszkolu. Pacierkowiec w przedszkolu, tak? Ale to było silniejsze ode mnie, tak. Nie, jakiś wirus, wiesz? No. Jakiś wirus. To paciorkowce, dzieciaki z przedszkola przynoszą. Nie wiadomo, co teraz całe przedszkole pogrą, wiesz? Tak. I u mojej kumpeli to samo. Cały czas i ona też chora. No. Paciorkowce jakieś. Nie angina, nie ten. I tam w szpitalu, no, różne dzieciaki, ale u nas jakoś tak spokojnie. No jak tam w Ameryce? Mówisz, że super. Super, no. Rewelacja. Ktoś kawałek wypuścił gdzieś tam, w jakiejś miejscowości byłeś. Tak? No. No widzisz, tu się nic nie ukryje. A ten, rady tam żyć, czy tak, czy jak? Chyba tak, no, zależy, wiesz. Język trzeba znać, nie? Trzeba, chociaż tam jest dużo ludzi napływowych, więc tam oni ten język, no. Nie, no coś, wiesz, tych hiszpańskojęzycznych dużo. Portorykańczycy, tam gdzieś, Puerto Rico, taki. Wiesz, o. Kurczę, no to jest jaka olej silnikowy. Plomba. No i co, nie zabrał? A, to słuchaj, mam dla ciebie coś, tam jest ekstra. Gdzie? A specjalnie rano biegłem do garażu, żeby to wziąć. To? To? A, to jest ekstra. Tu masz miarkę. Sygnatura, bo przychodził facet od jakiejś od kontroli mierniczej i dodawał taką rzecz, tak. I tu jest miarka, tu się leje. Tu się leje i pływak podnosił ci wtedy i tu masz miarkę. Widzisz? Lejesz na przykład dwie setki budki ze spirytusem mieszasz. I patrz, podnosi pływak, widzisz, idzie taka boja do góry i aż do iluś tam. 49 rok. Że podobno pierwsze stacje benzynowe tak sprzedawały paliwo. Tylko do. Tylko do czego? Mleka. Ale mi się wydaje, że to nie jest mleko. A kolega mówi, że benzyna. Ale paliwo też można lać. No. Ale można zrobić silnik na paliwo z mleka. Tak, mleczne. Widzisz, a rano mi gadali, że to ja mówię do mleka, a oni mi gadają do benzyny i kurczę z nimi. A widzisz, no. Nie doczytał, ale wiesz. Jak to jest... były takie, ale pisze tylko do mleka, patrz, jak wy. Jak wusek był, to się olej. A pływak to z Louis de Funesa, co mieli. No tak, ale to byś miał, wiesz, chyba że do syreny. No. Ty, ale sznurek masz do stopowiązałki. No to żniwa niedługo, to trzeba. Iwa, tylko do mleka, dobrze wyczytałeś. O, nie się nie. Ktoś się pytał o tą butelkę Fanty jeszcze, czy już ją sprzedałeś? Tu takie opcje były. Przyszedł ktoś tu do ciebie? Fantę sprzedałem już dawno. A, widzisz, no. Ile butelek sprzedałem? Przecież ja tu miałem 25 sztuk. No. Facet przychodzi co tydzień i bierze. Dzisiaj ceramiczki pobrał. Już jest końcówka butelek. A, klakson do Warszawy. Sprawny. Ile za klakson? Stówkę chciałem. Już miałem taki klakson też. I podłączałem. A tą skrzynkę? Skrzynka sekretarzyk, wiesz. Kurde, za 3 dychy bym chciał za niego. Zobacz. Bierze co chodzi tu. No, tu składasz bierzesz listy. Sobie, tak, tu sobie bierzesz. O. Sobie robisz jakąś adnotację. Potem możesz tą kartkę czy coś to schować tu, a tu jeszcze masz jakieś na pióra, na bajery. Taki cały...
wyprawka do szkoły. Przywoźny sten, tak. No. Fajnie, fajnie to wygląda i dobra cena. No bajer jest. A, kołatka. Z Niemiec to przywiózł, tak. A to jest chyba uchwyt od tego, wiesz? Kołatka jest tu, a to jest uchwyt od jakiejś takiej... Szafki? Skrzyni, skrzynie takie były z takimi. Czy dam ten? Dolara na ten. A w tym? Bo jakieś kilka monet takie rzeczy. San Francisco? Jechałeś tak jak mój? Nie, do San Francisco nie pojechaliśmy, wiesz? Dlatego, że ten, o, masz jednego dolara, na szczęście. To jakiś jest, wydawał, wiem, że któryś dolary wydawał ten jeszcze. O, i tu trochę jakiś, wiesz, tam. Jak on się nazywał? Kennedy. Monetek będziesz miał. No. Jak zbierasz, to jak na szczęście, nie to... super. Ale teraz ty z Indianinem? Nie, to Waszyngton. Szyngton, ja no. Mam taki, ja mam półtora dolara złotego z 1911. Głowa Indianina jest taki. O, widzisz, sprzedajesz? Kurde, ja chciałem chyba 9 stóp za niego, ale nie chciał facet mi zapłacić, wiesz? Aha. Ale to parę lat temu i trzymam, bo po prostu jest ładny. Aha, o, 2,5 dolara albo 1,5. A ja teraz zacząłem zbierać właśnie dolar. I jest taki Indianie właśnie, co ty robisz. No, 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 no. Przywiozę no, no. Go, sfotografuję. Przywieź, może ponad coś ten. Ponad 100-letni jest na pewno. No dzięki. Obadamy. Ja lubię takie bajery. O, no jakiś dzisiaj jestem taki zategowany, ale chcę tu popatrzeć, co się dzieje, wiesz. No nie wiem, wiesz, to jakiś wirus właśnie. Rano nie miałem siły wstać. Tak, osłabia. Janek tam... Nie ma takiego kopa wtedy, żeby, wiesz, ruszyć. No. Dałem temu koledze to, dziękował tego z Poltygoru, z tej kopalni te dokumenty. Więc się ucieszył. Tak. To, co tu u ciebie było wynalezione. Jak ci było, musiałem tutaj obowiązki za ciebie przejmować. Tak? Kto przyjechał? Przyjechała pani ze Szwecji. Nazywa się Danusia i powiedziała, że chce wspomóc akcję tą, co tu zobaczyła. Z babcią. Tak, no. I tu mi, wiesz, coś kupowała, chciała dać napiwek, ja nie przyjąłem, to powiedziałam, to damy dla Uli. Ja dałem w kopercie, to dla Uli. Także jak będzie gdzieś, to pozdrowienia ze Śląskiego. A Danusi ze Szwecji. O, widzisz, fajnie, no, że tutaj tyle ludzi przychodzi. I przyszedł jeszcze dzisiaj taki gość, ale nie wiedziałem, kto to jest. I mówi, w Szwecji, mówi, was oglądają, czy coś takiego. Ile ten noży? A ja mówię, to jakaś pomyłka, mówię. Ile? 70 zł. No, mamy no. Wsparcie z Zabałtyku. No to fajnie, fajnie. A to jeszcze serce taki, jeszcze rośnie. Taki, i jeszcze prezent jest taki. Ale to by Uli, mam tak? A nie wiesz, czy dzisiaj jest? Jest, podałem jej ciasto. I to ze Szwecji, dla Uli od Danusi ze Szwecji. W zeszłym tygodniu ta pani była i mówiła, że jakąś paczkę ma z jakimiś figurkami. Nie wiem, czy będzie pamiętać. Powiedziała, że prześlę na twój adres. To taka fajna spinka sygnowana tutaj BS. O. Wiesz? Powiedziała, że prześlę na twój adres. Jak no będzie, dobrze. To będzie, to będziesz widział. No. Bo szkło... Ja opowiadał o jakimś szkle, takim mówi, że ma takie porcelany, że chciałaby posprzedawać i żeby na akcję taką, że się podoba, że ona ma potrzebę serca, tak powiedziałem. Aha. Taką. No to dobrze, to no. Widzisz, to fajnie, że... Rozpaliłeś ognie w dobrych ludziach i teraz, kurde, teraz i teraz się dzieje. No. No. I dałem mi tą kopertę. Aha. No. Tak zatrzymałem. No, także widzisz. A powiedz mi, ta puszka jeszcze ile ją cenisz? No kurde. Olej? Tak 5 dych, ale za 3 dychy bym musiał. 3 dychy muszę być dobrze. Nie, ja się zastanawiam na razie. Mam za dużo rzeczy. Za dużo, wiesz, ja muszę walczyć. Wiesz, jak to jest, mam zawaloną. Ja lubię oko też pocieszyć, poczytam tam sobie, wiesz. Trzymaj 5 dych. Tak, 5 dych pójdzie. Nawet myślę, że z 6, 8 do 7 dych można. Ja mam po prostu za dużo rzeczy, często teraz, wiesz, jak coś szukałem, a tu, wiesz, przewalasz wszystko, ja to jest napchane, dramat, nie? Ja mam, ojejku, napchane. To już jest do granic, szybcy i wściekli. No. Do granic możliwości, kurde. Dobra. Ale staram się teraz już, jak coś się napalam na coś, to 3 razy przemyśleć. I tylko takie coś fajniejszego, wiesz. Kupić, no albo coś ma wartość taką, wiadomo, że można... Nie mam gdzie trzymać, przyniosą mi też nasze sznurki, cisną taką, ten wózek i te... Oni myślą, że to jakiś biznes tutaj, ja ciacham i Rysiek te miliony tam dopycha do tej ktoś szafy. Ktoś musiałby mieć, wiesz, kto szuka takich tych, nie? No tak, ja to sprzedam tam w Sopótce, bo tam pola mają. A, no tak, to takie rzeczy pójdą. Ale staram się już tak, wiesz, nic nie... za bardzo na szybowcową jestem zaproszony, tam jakieś książki pani taka ma. Pojadę do niej, wiesz? Zobacz, jakieś, pamiętaj, motoryzacje, nie?
Pamiętaj, że mam pszczelarstwo. O. Dobra, Krzysiu, idę się przejść. A nigdy nie byłeś w Ameryce? Nie. Pierwszy raz? I co, jeździły te takie stare wozy? Nie, są jeszcze tam? Są, no. Dużo stoi tak gdzieś, wiesz. Można, no. Byłem pod, na takich szrotach, będą filmy, bo to do, jeszcze nie do, zdążyłem dodać wszystkiego. Tam dopiero początek dałem. Czy można na przykład kupić takiego i jechać sobie? Można, można. Tylko, że to jest drogie też tam. No, bo wiem, że z częściami coraz chyba większy kłopot jest. Jak do motocykla nie można coś dokupić. No. Bo tu byli jacyś, się pytali o ciebie i do motocykla coś jakieś. Co ty zapijesz, Kentucky? A... Co? Whisky mało, na myszach pędzona. Dobra, Krzychu, idę, idę szukać tutaj fantów. A, widzisz, herbatka. No to dobrze, a ściema jest, że ten. Na dole, a to jakieś koleżanki powiedziały, że oni telewizję widzieli. Tak? O. Kto i gdzie i potem puściła mi, to było wtedy jak mi paczkę przekazywałaś. Ja wiem, no to było weszłyśmy w tło. Wlazłyśmy w tło. Aha, te dziewczyny, te twoje dziewczyny, tak? No. Próbowałem dziewczyny namówić na ten blok. Jak gdybym miał gdzie powiesić, to bym to kupił. Słowo daję. To jest rzecz z początku elektryfikacji, podejrzewam. I do czego to było? Tutaj słuchaj, to jest gościowa, ja jestem, wszystko wie. Wszystko wie tutaj. Jestem w Komisji Historycznej Centralnego Zarządu SEP-u. No, o, proszę. O. Aha, bo tu się to wieszało. Na rekomendacje, to się... wisiało i to pozwalało opuszczać lub podnosić żarówkę, która była tutaj gdzieś, prawda, przyczepiona. No na kawałku kabla jeszcze, jak podejrzewam, bo to... No tak, 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 tak. To było obciążenie po prostu i można było dowolnie sobie na dowolną wysokość żarówkę opuścić, dlatego tak, że... albo lampę całą może, no, nie? No lampę jakby, no żarówkę no, no, wyczerpać no, no, żarówką, no. Dlatego że żarówki były słabe i prawda, ein Watt pro Kerze, no i po prostu, żeby to sobie doświetlić na przykład stół, no to trzeba było spuścić. No tak, super, fajne tam. U Krzyśka tu właśnie można znaleźć takie różne. No to piękne jest, ale jak mówię, co ja z tym zrobię? No właśnie. Mam miejsce na gromadzeniu takich klamot. Wsadzi się gdzieś do szafy i... Tu jest fajna oprawka, jakaś goliatowa. Nie, no tak, no. No. Tak, bo to na dużą tą, na dużą żarówkę, nie? Nie ma takich żarówek w ogóle. Nie istnieją. No, no chyba, że u Krzyśka gdzieś w tym, w garażu żarówkę. Tam jest lampa do żarówki goliatowej. Wszystkie sygnatury, wszystko tu po prostu... Tak? Wie ten, encyklopedia. Pikuś jest tak, jak mi opowiadał o telefonie, nie nadążałem. Ale generalnie to w sumie jednak z internetu takie rzeczy się dowiaduje. No, ale polecam, ale trzeba wiedzieć, gdzie szuka. No tak. W głowie no, i potrafi powtórzyć, szuka, rozumiesz? No tak. A niektórzy a tak i potem za dwa dni zapominają. Starych telefonów ni cholery już nie ma nic. U mnie kupią. Tak? Kupiłem i go nawet tam częściowo zrobiłem, ale go tak. Trzeba polakierować i to jest kupa roboty. No. A to co to jest? Zagadka nieśmiertelna. Najlepsza była i tak drylownica. Nie, bo to... Drylownica. Albo ktoś mi powiedział, że te losy tam kręci. Bo to ciężarem się opuszczało i no. Można było czytać na podzielce ile, jaka jest zawartość. Mleczarka, że do mleka, 49 rok. Podobnie. No, bo pisze, wyczytaliśmy... Że do mleka, tylko do mleka. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś cech prawnych. To jest facet, co. Tak. No, legalizacyjny. Legalizator przyszedł i. Tak, no, patrzmy. Na targach chodzili ci specjaliści od waki miar i sprawdzali, jak ktoś no miał tak nielegalizowane. Teraz albo, też chodzą. Albo musiał, 10 lat, albo musiał prawda, zapłacić, żeby za legalizację, albo musiał zapłacić karę, że ma nielegalizowane. Tak, samo jest z gaśnicami, chodzą te naklejki. Bo jak policja zatrzyma je do 99, to potrafią się być złośliwi i mandat dać. A w Czechach to już w ogóle, od razu. No tak, trzeba wozić. Dobra, będę na koniec to jeszcze zajdę do ciebie może, nie? O, cześć. No nie było mnie. O, a to co to jakiś... Tego mam 8 złotych. Aha, i co to było? Aha, a nie masz reszty tych schodów? Resztą, 8 sztuk i 8 roczników, a schodów nie ma, tylko boków, jeszcze przy boku. Aha, boki schodów, no fajne. Jak wziąłeś? Spokojnie, co?
bagnety, o. Dobra, jest trochę drozdów, jakiś fajny. O, no. Faktycznie, fajne, no tylko zbierają pewnie. Ile masz te trolle? Dużo pewnie. Po ile masz je? No ten duży 200, te po 150. No, fajnie takie sobie trolla postawić. Jak w Norwegii. A czekaj, a to? Też przycisk drozda. To jest tak zwany medalion, przycisk, tak się zbiera. Bo były takie te, były takie z... Czekaj, a to nie, nie, bo to nie jest... Żyrafa nie jest tym znakiem zodiaku. No to oni robili, ale robili tak samo, właśnie w ten desen, nie? Były znaki zodiaku, one są o wiele cenniejsze. I te po ile masz? Pustówce. Fajne rzeczy, o, to zaraz ci to pójdzie, zobacz, po tym, na następną niedzielę. Myślisz? A to? Czeska zbrojowka, ale mam teraz, nie? Tak samo to są numery bite, kompatybilne z popo. Mhm. 0748, o. No, 937, a i tu 937, no faktycznie. No. Fajnie, ale super stan, nie? Super stan. O, tutaj. Prost, ale klosz. No. Asteroid. Asteroid klosz. Trzeba tylko przyczyścić, nie? Bo wiadomo. No, też fajny ten, też fajny fan. Jest fajny fan. Zgadza się. Ja na razie dzisiaj tak muszę, wiesz, z zakupami uważać, muszę dojść do siebie. Super, mega, no. Ciężko się tu przestawić teraz. Na ten. Ale tak pojechałeś po prostu jako wycieczkowo, czy masz kogoś tam? Czy... Tak pojechaliśmy w ciemno. Ciemno. We własnym zakresie. Tak, we własnym zakresie. Ale lepiej, wtedy nie płacisz. No, wiesz, my wszystko sobie, wiesz, bukowali, hotele codziennie i auto wynajęliśmy tylko, nie? I te spalenia. O, to plastik. Co to jest? Głowica. Głowica do grzejnika. Zaraz ja muszę rozwolić, bo to nie moje. Jak tam tu robię, że kurwa... To ile on jedzie? No ile jedzie tu kluczbor z jedności do głowy? O, dzisiaj super pogoda, ciepło, ale już jest godzina chyba 12. Nie drogo, chcę. To już późno na ten targ. Wszystko po złotych. A złote dziewięć już nie. Rowery. Ale dalej ludzie mają pieniądze. Dziadują. O, kolumna z browaru górnośląskiego. W jakiej cenie ta kolumna piwna? Czy pana stówę. Stówę, i to, ale to samo jest porcelanka, nie? Tak, i jeszcze dorzucam. A, jeszcze kranik jest. Składać i lać. No to się mało. Tak, tak, tak. No i schłodziarka, no. Chodziarkę. No ale trzeba od czegoś zacząć. Rurkową mam taką. Mhm. No ale fajne, to dla kolekcjonera to. Właśnie na to liczę. Coś powinien ktoś zakupić. Miałem kiedyś taką kolumnę piasta. Przy reorganizacji zbiorów się pozbyłem. Kiedyś dużo piasta, byłem birofilem. Life.
Big cyc. Późno wyszedłeś. Cześć. Gramy Harley Davidsona, miał oryginalną. O. No, miałem. To łysy pewnie wziął. Chujowiek, kto to był. Nie, nie. Obcy. Tak? Aha. Kupiłem za 2 dychy, a to dałem za 200. O, widzisz, no to tok, można żyć, kurde. No jak nie, od tamtej razy tu stoję już, kurwa. Ja taki fanty się kupuje, no. No, a to co to za torba? No, jakaś dziwna, nie? Wojskowa. No, też taka jakby tutaj weź. No. Śmieszne. O, i młotek. A młotek ile taki mosiężny? Słuchaj się. Bo jasne. 60 zł. 60 zł. Ale dubę, to jest stary młotek. To są lata 60, 50 albo przedwojenne. Bo ma numer cechowany tam. On ponad 100 kosztuje. No, nie no, takie młotki są drogie, bo ostatnio kolega szukał właśnie. I ten, ale chyba kupił. Miedziucha, no. Miedziucha to cenne. A do torby zadychę ci dam. Nie, no nie wiem do czego, wiesz, ja mam takich właśnie, wiesz... No. Patrzę, bo takich przydasi to ja też mam dużo, nie? I to nie wiem. Ale Harley'a naprawdę. No, klamra to fajny fan. Miłego dnia. No, jest tutaj łysy, jest gdzieś tutaj na targu kolega Dziubek, ale jeszcze ich nie trafiłem. Muszę się przejść szybką tą, szybką rundkę. O. Cześć. Co to za pas masz tutaj? Kurczę. Kolekcjonerski pas, a już ktoś z monetkami. Reszta z pieniędzy będzie? Tak. Będzie, będzie, dawaj. Tak. Chyba tu jakiś, o, tu jakiś konik. Stare konie, to wykopki są. No, właśnie widzę, że to taki oliwa z oliwek była w użyciu. I zaraz ci też. Fajne te klamerki. I po ile je masz? Co? Po ile masz te klamerki? Dla ciebie po 3 dyszki. No, 3 dyszki, no dobra cena. To są wykopki, to nie. No. Taką wielkie. Jakie tam? Tak, cicho, cicho, bo to jest. Dobry, cześć. Hej. Jakaś kura. No nie jakaś, tylko kura. Ten kogucik. Kogucik, o. Klucz fajny. Ja trzeba te diamenty wyjąć, bo wyjąć. Diamenty widzę, się to. Czekają, bo ja nie, podpadłem tam Mossadowi i nie chcą mnie puścić. Ani dolarów, ani diamentów, ani nic. I dziadę nie zrobili. Ty, a ta skrzyneczka? 250. To jest motocykla, kurde, z MG40. To do MG-ty chyba było, nie? Na magazynek. Rzadka jest taka mała. Ile mówiłeś? 200? Czy ile? 2,5. Nie, nie, bo nie słyszałem. No one tam patrzyłem, jest chyba tylko 3 widziałem na Facebooku. No i tam kurde 400 ileś, ale... No tak, to musi się znaleźć ten. A to co to jest? No to chyba od Haubic jest, kurde, ten. Pojemnik. Ale fajnie zakonserwowane. W ropie przemyłem z kurzu tego, nie? No. Concord. I to ile? No też tu za 2,5 cenie, ale jakby 2, no to... To by poszło. To by poszło, no. No, jak to może ktoś był... ten. No mam dużo osób takich oglądających, co wiesz, kupuje takie fanty. No ja to... je wystawię na Facebooka, tam są te grupy. No, ja kiedyś taką wykopałem. Ale z żarta było. No, nie, nie, już nie, no. Do wszystkiego nie można zbierać. No, za dużo, wiesz. I tak mam tyle rzeczy, że no ja wiesz, jak to jest. Wyobrażam. Na razie. Do powodzenia.
O, fajne te skrzyneczki. A to chyba właśnie do MG ty mega. A jaki tu akumulator idzie? Piszcie tam, czy kogoś, ktoś zbiera takie artefakty. A później się okazało, że to wizja mieszka najbliżej. Ale takie rzeczy przyjmujecie. No to nie, to się pyta, co to jest. Dobre, dawaj. Nie następnym razem, dawaj teraz. Przybyłki dawaj i dawaj. Dawaj, dobra, bo to już nie ma. 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 To już ludzie zbierają. O, coś kupiłeś w końcu. A tu jest spodnie? Jakie? Marka. O. Dobry. W jakiej cenie te cukierniczki? Przyrożyć do koloru, nie? Mhm. 400-300. Szkoda, że ta ukruszona. To nie, to nie jest ukruszona, to jest nadlew. To jest nadlew i to się tak wydaje, że on, że ten. I coś, i to było 6 sztuk. No. Do kucharki. No. 6 sztuk. I z tych 6 sztuk to 4 sztuki właśnie miały takie. To jest wszystko fajne, że to jest tak zwany nadlew. Nie, i to tak nieudolnie. Hmm. No, no ale to już jest taka wada trochę dyskwalifikująca. Tak, tak. A ile za nią mówisz? No 400. 400. No to sporo. Dobra, dzięki. Fajne, bo ja zbieram takie, mam ich trochę tego, ale... A szmaragdową masz? Szmaragdowa to jaka będzie? Ta zielona. Mam zieloną dużą, no. Owocarkę. Owocarkę, no. W komplecie ci mogę sprzedać tą i tą za 700 zł. No nie, no dużo, bo one są, wiesz, tam można je za 200-300 wytrzaić czasami, nie? Te duże są, jakby była duża, o, to by była dobra cena. Dobra, dzięki. No, tam na którymś tym, chyba w Tychach, nie? Kupiłem taką dużą owocarkę, właśnie taką czerwono-pomarańczową. Chyba za właśnie 400 czy 480, jakoś tak. Musielibyście odszukać odcinek. O, tutaj części motocyklowe. Tutaj te części też są tam w różnych innych odcinkach. Takie cenie te talerzyki? 2,5 zł. Fajne. A chyba to. To 50 złotych. Tam piasko, dajcie 5. Fajny kolor mój. Pomarańczowy. Ich jest 6 sztuk. I to cena za 6. Za sztukę. No. 4 będzie sprzedane. No i pół, no fajnie. A za sztukę ile pan ceni? Z ciekawości? 2,5. Za sztukę. No, steroidy. Czy cenią? A. No, już myślałem, że będę miał fajny komplet steroidów. Ale za tysiaka. To nie bardzo.
nasza pozycja. Ja mam. Nie da, bo ja nie zostawię tu, nie? Nie mam komu. Jest Bogdan. 4-2. Dzień dobry. Dzień dobry, podpalony. My Amerykanie mamy własne zdanie. Kupujesz jakieś złoto? Tak, i diamenty. Oglądam piękne, kurde. Ale pogoda dzisiaj, nie? Aha. Atakują bakterie. O, tam przez tory teraz idzie, widzisz pan? Aha, tam. Niesie broszkę. Prawej ręce, widzisz, broszkę niesie. Widzę, no bo tam byłem, to nie było jej na pewno. Bo przyszła do mnie, bo tą broszkę nie mogłem znaleźć. I teraz znalazłem. A, widzisz, no. Jest. No i dobrze, ja zrobiłem obchód, nic ale nie kupiłem. Powiedziała, że... A teraz się skapnąłem, że mi kamera się, ta bateria siadła, nie podłączyłem zewnętrznym do zasilania. Wieje. Dobra, ja już, dla mnie jest po targu. Padła mi bateria, więc tam ostatnich ujęć, bo jeszcze zaglądałem do Bogdana, tam na chwilę na bajerę, jeszcze tam po jakieś gazety, jeszcze coś tam, ktoś tam przyszedł do Krzyśka, no ale niestety nie zobaczyłem, że już jest po baterii. No i jadę po moją ekipę. Trzymajcie się, do zobaczyska w przyszłości. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji, do skomentowania, może coś wypatrzyliście tam fajnego. A mnie te talerze asteroida trochę, może mógłbym chociaż jeden kupić, no ale z drugiej strony mam też tyle tego, że ciężko to później, jak jest tak nawalone tych wszystkich rzeczy, to ciężko to wyeksponować. No i to ciężko, jednak za mały dom mam. Dobra, uciekam, hej. Witam serdecznie na podsumowaniu tutaj tego filmu. Będę chciał wam zaraz pokazać tutaj takie owocarki, jakie były na filmie i których nie kupiłem, bo była dosyć... Znaczy może gdyby były jeszcze stany idealne tej czerwonej, to jeszcze cena może by była ok, ale no ja akurat nie mam... Mam takie kolory, o zobaczcie te, i one są w stanie idealnym, czyli bez żadnych tutaj żadnych wad produkcyjnych. Tam na filmie tego nie było widać, ale było takie jakby, nie wiem, czy to był jakiś pęcherz faktycznie może, czy jakieś niedolanie, czy coś takiego, no ale już to tutaj dyskwalifikuje jakby dla mnie. Ja tutaj mam jedną tą, to jest właśnie owocarka, którą kupiłem w Tychach. Ona też tutaj ma jakąś taką wadę, ale ma na tą wadę na nóżce i no to jakoś tak nie razi. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. I tu mam jeszcze taką rubinową. Mam ich więcej, ale nie chciało mi się tutaj przynosić ich wszystkich. Pierwszy targ chyba, że nic nie kupiłem, bo jakoś się opanowałem i nie nazbierałem tych, już nie chciałem te puszki, jakieś tam inne rzeczy. Ale nic nie kupiłem, ale też było fajnie, bo pogadałem, porozmawiałem, bo tam właśnie z Krzychem, z Bogdanem, to są takie dwie pozytywne, jedne z dwóch pozytywnych takich osób na tym targu. Super pogoda, bardzo dużo ludzi, ja byłem późno, bo źle się czułem, w ogóle myślałem, że nie będę na tym, bo właśnie jakiś wirus mnie dopadł, ale jakoś się zmobilizowałem i chociaż na chwilkę tam pojechałem. Dzisiaj też wszedł, widzieliście, nie wiem, dzisiaj wszedł odcinek właśnie z wyprzedażą garażową taką. Szykuję na poniedziałkowego live'a, będzie 20 różnych zestawów, 20 różnych rzeczy z różnych kategorii, z różnych dziedzin, jakieś puszki po olejach, na oleje, jakieś neony, jakieś radio stare Pioniera, no masa rzeczy, najlepiej wejdźcie sobie w ten filmik, jak jeszcze nie widzieliście i zobaczcie, co tam jest. Jest też konkurs na tym odcinku, będzie też właśnie na live'ie, będzie już rozwiązanie tego konkursu. No i na live'ie będziemy tam też jakaś dodatkowa, jak zawsze nagroda jest dla tych osób, które są na żywo. No i zobaczymy, tam policytujemy. Od 10 zł wszystko, ja pokrywam koszty wysyłki. No i może się trochę odgracę, trochę może na ten, nazbieram na zegarek nowy.
Dzięki w ogóle za właśnie cały czas za to udzielanie się, za udostępnienia tego kanału, udostępnienia filmów gdzieś tam właśnie jak na tych waszych stronach. Bardzo to miłe, bardzo to fajne. Fajnie, że tutaj ten czat żyje, że tyle osób się odzywa, że tyle komentarzy. No ten wczorajszy filmik też uaktywił kilka osób tam, które czekały na to, żeby coś tam się wydarzyło chyba. No ale też takie osoby są potrzebne. Może akurat im dzięki temu ulżyło trochę, nie? Bo gdzieś tam te nerwy były, spina była, teraz już w końcu, no... Ale to są tylko takie moje dywagacje. Dobra, nieważne, nie interesujmy się tym. Ważne jest, żeby się skupiać na tych pozytywnych, tych wszystkich osobach, które tam nam kibicują. Wczoraj w nocy skończyłem taki odcinek fajny już z tego z Rancho. Canyon Indian Rancho, jakoś tak to się chyba nazywa. O, padła mi bateria, więc jeszcze raz. Także tamten z tego rancha będzie filmik. Nie wiem, czy to może w czwartek. W czwartek albo w piątek, zobaczymy. Dzisiejszy odcinek troszeczkę później, no ale tak, był wcześniejszy za to, był wcześniejszy z tą zapowiedzią. Chciałem jak najszybciej wypuścić tą zapowiedź tej licytacji, bo chcę właśnie, teraz co tydzień tak będę przygotowywał tą całą furmankę różnych staroci. Przygotuję też ten stary rower, też jakiś taki odcinek będzie właśnie tutaj z... Nie wiem, któryś odcinek zrobię, także będzie do wygrania ten rower. DZ już się zapowiadał, że przyjedzie też z tym komarem, także ten komar będzie trochę jeszcze... Jeszcze mam jakieś silniki rowerowe, może też coś z nimi wykombinuję. Czuję, że muszę się odgracić po prostu i zostać, nie wiem, właśnie przy tabliczkach, się bardziej skupić na tych tabliczkach samochodowych, rejestracyjnych. Troszeczkę tą kolekcję ograniczyć, bo już znowu się rozrosło to do jakichś wielkich rozmiarów. No dobra, kończę. Będę się starał właśnie teraz trochę mieszać, może trochę jakieś takie odcinki właśnie gdzieś z tych targów wlecą. W sobotę chyba jadę na zlot coś tam, Retro Traktor Paweł, wiem, że tam się zaangażował, w Obornikach Śląskich coś ma być, więc może tam coś nagram, coś z tymi traktorami. Ale tak to głównie to będzie teraz Ameryka cały czas jeszcze szła i ta wyprawa życia, mega podróż, na pewno tam jeszcze wrócimy. Dobra, uciekam, nie będę przedłużał, bo już późno. Trzymajcie się, pozdrawiam cały Top Chat, wszystkich ludzi, którzy tutaj na premierze oglądają, komentują. Jeszcze raz dziękuję wam ślicznie, to wy napędzacie tutaj ten cały ruch i bez was tego wszystkiego by tutaj nie było. Trzymajcie się, do następnego, hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć!